Witamy w programie Drugie Życie Powojennej Wespy. Kurza, pijam. Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby z podwozi lotniczych zrobić mały pojazd. Po wojnie zostało kupę we Włoszech różnego sprzętu i części lotniczych z wytwórni i ktoś wpadł, żeby zrobić takie coś, co będzie tak jeździć ładnie. Proszę pokazać, jak następuje zapłon tego cuda na kiju. Bardzo prosto. Ja nie mogę, dała głos! No i wespa pogubiła koła. Stała się tak wesoła. Zgubiła też linkę sprzęgła. Tu mamy podporę pancerza. Tu mamy dźwigienkę. Trzeba linkę dorobić. Linkę trzeba dorobić, żeby mogła wespa ruszyć w drogę. Jeszcze jest jeden problem taki, że kurde wespa ma takie luzy tutaj na łożyskach, hamulce, okładziny jakie takie, może to się będzie jeszcze bujać. Tu jest z tyłu mechanizm podnoszenia, działa nawet, niesamowite, zginął od smaru jak zawsze. Odkręć, odkręcamy piastę teraz. No, musimy hamulce odblokować, bo są zapieczone. Ściągliśmy segerka, gdzieś wpadł do środka. No i przy pomocy tego majzla i młota skończyła się ta robota. Piasta wyskoczyła, szczęki nam udostępniła. No i chyba się udało. Szczęki zdemontowane. Chirurg, i popatrzcie, to chyba chirurg, całe wychodzi ten. Chirurg robi tutaj zajęcie czyszczenia. Z doktorem Zbigniewem. Czuję się prawie jak niebie. Proszę Państwa, już mamy prawie idealnie. Kurde, zapiał, ale chodź. No i wespa jest docierana. Kurde, zapiał. Zmiana zbiegów bez sprzęgła. Strach się bać. Jasny pierog.